Witam Was serdecznie, bling bling, moi kochani, na odcinku 50, którego tytuł brzmi: czy narcyz w ogóle widzi kobiety, a co dopiero ich podniety? W zależności oczywiście, jakie te podniety są. To bombardowanie miłością. Wiecie, dlaczego ciągle dajecie się na to nabrać? Dlatego, że macie ten właśnie deficyt miłości wyniesiony z domu i jako bagaż świat z tym idziecie. To jedyne, co z domu mogłyście wynieść. I sama widzicie, jak to, gdy ktoś, kto okazuje Wam miłość, myślicie sobie, aha, to chyba tak to powinno wyglądać, że w domu nikt mi tego nie mówił mi, że mnie kocha, więc to na pewno tak to wygląda i tyracie, żeby sobie na to zasłużyć. Jest taki komentator związkowy na internetach, który głosi, że teraz to wszystkim kobietom się w tyłkach poprzewracało, bo nic, tylko uwierz w siebie, nie obniżaj standardów, bo jesteś tego warta, bo on też musi się starać. No i w tym staraniu wystarczy, że w tym samym czasie, kiedy przebywacie razem, jesteście na 100% sobą. Wiele kobiet skarży się, że podczas randki facet gapi się na inne kobiety. No to ty gap się na samochody, bo nie ma nic lepszego niż przedłużanie męskiego penisa jako masywny, drogi samochód. I jak wychodzicie razem, to zawsze wtedy komentuj przy nim: patrz, jakie super auto, ciekawe jak wygląda jego właściciel albo czym się zajmuje, że stać go na taki samochód. Można sobie takie jaja zrobić. Facet w ostateczności na pewno będzie oburzony i zapyta się: co ty masz z tymi samochodami? Ja mam do tego pana specjalistę od związków tylko jedno pytanie. Tak, kobiety muszą wiedzieć, że są warte, wspaniałe, mądre, piękne, skoro nawet w słowach panowie jesteście, można by rzec, oszczędni, a nawet skąpi. A to z pewnością wynika stąd, że wam się kobiety po prostu nie podobają. Bo jakoś kumplowi to potrafisz jeden z drugim powiedzieć, że super sobie nową dziarę zrobił i tą dziarę skomplementować. Proszę Państwa, tak długo kobietom trzeba powtarzać, że są fantastyczne, aż w końcu w to uwierzą. A dlaczego mają w to nie wierzyć? Dlatego, że jeśli będą miały poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości, nie będą padały ofiarami oszustów, zwłaszcza tych internetowych, których pokłosie wylęgło się podczas tak zwanej pandemii. Oczywiście pandemia miała także swoje dobre w tego słowa znaczenia skutki, gdyż niejedna para przez te tak zwane apki się poznała. Już także drogie panie, które wierzą w siebie, nie siedzą godzinami w domu i nie piszą na kompach z kolesiami, których nigdy nie widziały na oczy, bo już zawsze coś, a poza tym nie słyszały głosu takiego faceta i nawet nie wiedzą, czy on żyje i z kim w ogóle piszą. To właśnie po to, aby nie wysyłać kasy amerykańskim generałom, oni kasy nie potrzebują, tym bardziej od was, to jest wojskowy i dobrze sobie radzi na froncie, to dlaczego ma sobie dobrze nie radzić w tak zwanym życiu doczesnym? Z lekarzami, którzy pracują na tak zwanych misjach w Rwandzie czy innej Ugandzie, nie będą spotykały się i szukały atencji u samotnych tatusiów, ojców dwójki dzieci i będą szczęśliwe, gdy podrzuci on swoje dzieciaki, aby się nimi zająć, gdy on w tym czasie inne laski dosłownie w tego sposób w ich domach okrada. W ramach za tyle pomocy i uwagi, jakiej on im dawał przez cały czas i zawsze był ich na zawołanie. Skoro narcyz też sam wie, sam też nie wie, co to jest miłość, to odgrywa także w sposób przesadzony tą miłość i nieumiejętnie, a ty dajesz się na to nabrać właśnie dlatego, gdyż też w ten sposób sobie wyobrażasz sytuację, gdy ktoś jest tobą zainteresowany. Też nie wiesz po prostu, co to jest miłość i oboje w ten sposób dajecie się nabrać jeden na drugiego. Skoro nie znasz się na miłości, to przynajmniej zacznij rozpoznawać inne podniety. A jedną z tych niewątpliwie są pieniądze. W Hiszpanii krążą nawet takie obyczajowe żarty między facetami, że kobiety kochają ich tym bardziej, im więcej oni mają kasy. Kobiety wymagają od facetów pieniędzy. Oni o tym wiedzą i są jasne reguły gry. Oni wiedzą, że kasę muszą mieć i że to wszystko drogo kosztuje. A rozwód tym bardziej drogo kosztuje, bo facet zostaje z niczym tutaj. Więc tutaj rozwodnik z dwójką dzieci na etacie, który pół miesiąca jeszcze sam dodatkowo tymi dziećmi się zajmuje, nie jest dobrą partią. Tym bardziej, że zawsze jest w życiu dzieci obecny. Dla facetów pieniądze są ekscytujące. Bo dlaczego kobietom wmawia się, że mają się nimi nie interesować? Nie facetami, tylko kasą. To jest o wiele zdrowsze, bo wtedy wybierasz faceta, który pieniądze ma i nie dajesz się złowić i szantażować miłością. Po co ci przystojny facet, który jest atrakcyjny dla wszystkich kobiet lub większości z nich? On będzie wymagał od ciebie poświęceń, a na końcu i tak cię skrzywdzi. Po co ci to?
dofinansować i ciągle dowartościowywać ciągle takiego kolesia w oczach innych. Zwłaszcza o swoim facecie nie można mówić w superlatywach do swoich tak zwanych pseudokoleżanek, bo w sytuacjach kryzysowych on będzie pierwszy na liście do zagospodarowania przez nie. No przecież tak go reklamowałyście. A oni się pokochali, bo nagle doszli do wniosku, że ich sytuacje w związkach są podobne i oni są przyjaciółmi, służą sobie zawsze dobrą radą i pomocą, zawsze mogą na siebie liczyć. Znacie to? To obyście nie poznały. Potem ona ma do ciebie pretensje i ten narcyz również ma do ciebie pretensje, łaknący wiecznego podziwu, że ty nigdy mu dobrego słowa nie powiesz i zawsze jesteś niezadowolona niezależnie od tego, co on zrobi, a zwłaszcza seksualnie, gdy on zawsze robi dobrze tylko sobie, bo nie ma emocji między wami, a ty czujesz się z tym wszystkim coraz gorzej, gdy po prostu nazwałaś to zaufaniem. A on narcyz uważa wtedy, że ty już taka jesteś naiwna i można ci wcisnąć każdy kit. Narcyz zaufanie nazywa frajerstwem. A teraz chciałabym wam bardzo poprosić, jeśli słuchacie tego nagrania, o subskrypcję, suby i bardzo podziękować wam za to, że jesteście ze mną i poświęcacie mi swój czas. Jeśli ktoś cię oszukuje, to nigdy nie dostaje tego, czego chce. Jeśli ktoś nie oszukuje, to nigdy nie dostaje to, czego tego chce, tak myśli narcyz. Niestety wszystkie pojęcia inaczej pojmuje. A tobie dodatkowo jak makaron na uszy nakręca złe słowa o pieniądzach. Że każdy, kto ma pieniądze, jest manipulatorem, oszustem. Tak tylko wtedy, kiedy ma nie swoje pieniądze i kradnie. Ale zanim ty zaakceptujesz to, w jaki sposób facet, z którym się spotykasz, te pieniądze zdobywa, to dobrze, abyś ty podjęła decyzję i wiedziała o tym, czy taki sposób bycia ci z nim odpowiada. Czyli to, co kiedyś śpiewała Maryla Rodowicz, że to, co nas podnieca, to się nazywa kasa, a kiedy w kasie forsa, to sukces, pierwsza klasa. A żeby był sukces, pierwsza klasa, to też trzeba wiedzieć, jakich argumentów używać. Oto jeden z nich. Chcę się czuć przy tobie bezpieczna i chroniona. I to mnie uszczęśliwia. Cokolwiek powiesz, później to jest twoje. Na przykład, czy możemy iść na zakupy? Pytasz się jak dziecko. To znaczy, że on płaci za zakupy. Trzeba nauczyć się mówić w odpowiedni sposób, a jeśli nawet to nie odpowiedni sposób chodzi, to chodzi o intonację głosem. To dużo ułatwia. A teraz coś dla tych, z którymi ten pan narcyz zakończył, lub dla tych, które wiedzą, że mogą to zrobić lepiej. Oni nie mówią, że ja ją kocham. Po prostu kończą niewygodną relację i idą dalej. Nie rozczulają się, idą robić sobie lepiej. Wiesz dlaczego? Bo myślą tylko o sobie, zanim pomyślą o tobie. Zauważcie, że kobiety zawsze mają ten sam problem. To jest taki, śmaki, pije, zdradza, ale kocham go. Co to za argument jest? Mam nadzieję, że teraz to usłyszałyście, jak to irracjonalnie brzmi. Kobiety zużywają zawsze tego samego najlepsze lata swojego życia, mówiąc o tym, że go kochają. Lecz gdy jesteś już w kwiecie wieku i możesz dostać wszystko, czego zapragniesz, myślisz, że narcyz poświęci dla ciebie to samo? Osobiście nie sądzę. Więc jeśli chcesz odejść, możesz już jego kochać, a pieniądze mieć od kogoś innego w tym samym czasie, jeśli po prostu nie potrafisz od niego odejść. Czy narcyz widzi kobiety i ich podniety? No tak, on widzi, zwłaszcza takie podniety, jak omawiałam wcześniej, wyraźniej niż każdy inny facet i nawet je realizuje jako własne, czyli dla siebie. Dlatego też, drogie panie, dajmy panom się wykazać. Dajmy panom to, o co oni nas ciągle proszą i czego im ciągle brakuje. Dlatego że też musimy wymagać wreszcie od mężczyzn, a nie całe życie mają oni high life, a my tyranie. Wymagajmy od panów, nie tylko od siebie, drogie panie. Bądźmy trudnymi zdobyczami. I zapraszam was już teraz na nasze następne spotkanie. Bling bling, czyli do następnego, aby nie było tak, jak moje motto, że tylko najlepsza wersja ciebie jest jego największym koszmarem. Wymagajmy od niego także pracy nad sobą. Niech inwestuje w was. Seksu jak nie będzie, to nie będzie. To taka nasza ułańska fantazja. Dopóki nie zainwestuje w was, tak też taką macie ułańską fantazję. Bling bling!